To jest film o dojrzewaniu w ekstremalnych warunkach. Mając 15 lat wyjeżdża chłopak, przebywa 5 lat, prawie 6 na Syberii. Wyjechało dziecko, wraca mężczyzna. Wyjechał młodzieniec, wraca dojrzały człowiek. Po takich doświadczeniach. Ale też i ten film nie jest próbą jakiegoś, nie daj Boże, kombatanctwa. Chcielibyśmy bardzo, żeby to był film o zwycięstwie. Że nie udało się. Ani marszałek Stalin, ani generał Mróz nie pokonali Polaków. Wróciliśmy, żyjemy. Nasze rodziny kontynuują nasze tradycje. Na jakim etapie są obecnie zdjęcia do filmu? No, przekroczyliśmy w tej chwili 65% zdjęć. Jesteśmy w dekoracji obóz w Kalucze, czyli to jest ten obóz, do którego trafili Polacy z Kresów, z tej wsi filmowej Czerwony Jar. I to jest pierwsze miejsce, w którym zamieszkali na Syberii. Najtrudniejsze w całej tej historii. No i to jest nasza największa dekoracja, którą wybudowaliśmy. Film przez rok jest w zdjęciach już. Zaczęliśmy w lutym zeszłego roku, potem myśmy mieli zdjęcia w lipcu, jesień we wrześniu. Teraz największa ciągutka od 23 stycznia do mniej więcej 6 marca. Półtora miesiąca zdjęć, ale potem jeszcze na Syberię i jeszcze w maju wiosna. Wszystkie cztery pory roku. W marcu jedziemy na Syberię na kilkanaście dni, aż do Krasnojarska, więc tam będą też realizowane zdjęcia. Więc cały jakiś okres zdjęciowy jest robiony w plenerze i rzeczywiście zarówno to, co widzą Państwo na zewnątrz, jak i to, co jest w środku, to rzeczywiście no, robi takie wrażenie, że to jest tak odrobione, no rzeczywiście idzie się w to wczuć, jak to mówią, nie? Że no, jeszcze góry były kręcone, cała chabówka, więc no naprawdę tutaj wysiłek jest dość poważny, jeżeli chodzi o to, żeby oddać taką przynajmniej, no na ile jest to możliwe oczywiście, pewną taką prawdę, jeżeli chodzi głównie o przyrodę, tak, ten film bez przyrody nie miałby racji bytu, to robi wrażenie. Blisko mówią na Syberii, a to blisko to jest za 1000 kilometrów, to są w ogóle nie te hierarchie, to jest w ogóle zupełnie coś innego i teraz jak pokazać ten oddech epicki, to wszystko, nie zanudzając, prawda, no bo przecież nie możemy każdego ujęcia po horyzont kamerę wznosić i pokazywać panoramy 360 stopni, że ludzkiej stopy tu przedtem nie było, albo że tylko są samotni nasi ludzie. Wielokrotnie byłem na Syberii i stąd jakby pomysł na to, żeby opowiadać od totalu do detalu w jednym ujęciu. I tak staramy się robić ujęcia, do tego używamy też lotni, do tego używamy różnych takich kranów kamerowych, żeby właśnie w jednym ujęciu wystartować z twarzy człowieka na bardzo szeroki plan. No i to bardzo się sprawdza. No. Takie, no zobaczymy, jak to dalej będzie. Na razie no, trudno mówić, jesteśmy po takich wstępnych montażach sekwencji letnich, które bardzo obiecująco wyglądają. My chcemy, żeby to był pewien epicki oddech. Na scenariusz przede wszystkim złożyła się książka Zbigniewa Domino, Syberiada Polska, ale również i pamiętniki, memuary różnych naszych rodaków. Ja przez te 5 lat, muszę wam powiedzieć, że ściągałem nawet z Australii i z RPA niektóre pamiętniki, z Kanady, ze Stanów, z Wielkiej Brytanii, nie tylko te wydawane w Polsce, no również w języku angielskim, żeśmy czytali, no chociażby żeby się nasycić tą atmosferą, żeby wiedzieć, na ile pewne rzeczy były powtarzalne, prawda? Dekretem Berii i Stalina 10 lutego 1940 roku wywieziono, tu szacunek jest różny, od 500 000 do 1,5 miliona naszych rodaków. Syberia to jest po prostu coś strasznie trudnego do pokazania w filmie, bo Syberię się dopiero czuje, jak się leci na nią i przez 3 godziny za oknem ma się tajgę, tajgę i tajgę. Trudno, żebym ja 3 godziny pokazywał las ośnieżony, więc trzeba innych figur stylistycznych używać. Nad tym właśnieśmy pracowali tyle lat i myślę, że mamy pewnego rodzaju patenty. Jak pokazać to.
a jednocześnie ta przyroda jest groźna. Ona nie jest przymierzeńcem człowieka. Można sobie wyobrazić, co się działo z ludźmi, którzy po prostu w nocy zostali wyciągnięci z ciepłych łóżek w lutym, jechali w wagonach strasznych. To były sceny, które kręciliśmy w Chabówce i kiedy się weszło do takiego wagonu, to nie trzeba sobie uruchamiać wyobraźni, bo to się nagle stało, co ci ludzie naprawdę, że tak powiem, przechodzili, jakie ceny płacili, no po prostu na przykład, żeby się nie wyrzec języka, polskości i tak dalej, i tak dalej. W filmie obok polskich aktorów grają również aktorzy zagraniczni. Z góry założyliśmy, że Rosjan czy rosyjskojęzycznych bohaterów mają grać aktorzy rosyjskojęzyczni i zrealizowaliśmy casting w Kijowie przy pomocy dwóch firm zajmujących się takimi sprawami. I w związku z tym grają u nas mieszkający w Kijowie rosyjscy aktorzy, ukraińscy aktorzy i gra z Almaty aktor kazachski, Mendytej Utebbergenow. Uwaga, cisza absolutna, cisza, cisza, cisza. Ujęcie. Арестовані, напоминаю, что при малейшей попытке к бегству конвой будет стрелять без предупреждения. Еду! 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 Федосей, трогай! Mimo, że film jest jeszcze w fazie produkcji, prezentowaliście już Państwo ten projekt na Berlinale i też zamierzacie prezentować go na większych festiwalach. Proszę powiedzieć coś o tym. To udało nam się dzięki współpracy z Działem Promocji Zagranicznej właśnie Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej. Byliśmy tam obecni poprzez materiały promocyjne. Wydaje nam się, że Berlinale i także osobą za to odpowiedzialnym w PiS-ie było właściwym adresem. Zaorski jest laureatem Berlinale, dostał się Srebrnego Niedźwiedzia swego czasu. Chcemy być też obecni, ale już z fragmentem filmu w Cannes. No, a premierę przewidujemy na koniec lutego 2012. To jest o ludziach, którzy się nie poddali. Może los dotknął ich w sposób straszny, ale się nie poddali. Nie poddali się i wrócili. To jest wielkie zwycięstwo.